Marta i Michał pobrali się w piękny, słoneczny sierpniowy dzień, więc zaczęliśmy od mini-sesyjki w ogródku, w szlafroczku i bez koszulki. Potem Michał pokazał mi swoją piękną papugę, Marta suknię. Miałem czas, żeby zrobić obrączki, grawery, bukiety. No i Marta poszła się ubierać. To był naprawdę niesamowity dzień ślubu, pełen emocji. Udało się ubrać podwiązki, buty. Marta spojrzała w lustro, czy jest wszystko ok, a w tym czasie na dole Michał się szykował, zapinał, no i przyszedł Tomek z odpowiednim ekwipunkiem, żeby nie było za smutno i powróciłem się na górę na chwilę, tak biegałem góra, dół, a tu się robiły tosty. No i tostowa Daria po prostu rządziła. Dziewczyny miały nie tylko szampana z buróweczkami, ale i pyszne tościki. Lubię takie akcje. Była chwila na piękne portrety, a w tym czasie na dole Michał, co ja sobie chillował, powolutku się szykował, bez pośpiechu, zakładał zegarek. Dziewczyny w tym czasie oczywiście co? Robiły, jadły tosty. Robiliśmy też portrety. Marta wygląda przecudownie, pięknie, pobawiliśmy się też trochę welonem, no ale te oczy po prostu są niesamowite. Ale nie mogła też iść do ślubu głodna, dlatego była karmiona przez Darię, oczywiście tostami. Niestety był pewien kłopot z założeniem sukienki od Darii, więc kto jak to panna młoda wzięła się za szycie. Igła, nitka i uratowała swoją przyjaciółkę. A na dole chłopaki pomagali ubrać brata pana młodego, a co? Przyszedł też tata, ogarnął wszystko, co miał do ogarnięcia, zobaczył na swojego syna, który jest no, prawie dwumetrowym chłopem, a tu już Michał gotowy. A tutaj mamy piękny portret dziadka, który też podziwiał całą tą sytuację i historię. I w tym momencie młodzi się spotkali w ogródku pierwszy raz. Świadkowa Alicja, niezwykle uczynna i spokojna i absolutnie całkowicie nie rzucająca się w oczy, tym razem dała się złapać, jak poprawiała suknię i welon panny młodej. Fajne są takie zdjęcia na ogródku. Alicja też robiła im zdjęcia, także na pewno będą fajne. No Marta czuła się przepięknie, wyglądała super, po prostu taki luz i piękno. A dziewczyny, pani tostowa robiła selfiki na snapa, czy ja wiem na co, z mamusią. I błogosławieństwo też się zaczęło nietypowo. Chyba się teściowa zdziwiła, jak ona pięknie wygląda. Jak już emocje wróciły do normy, to się zaczęło błogosławieństwo pełne wzruszeń, ale też takiego ciepła i zgody i radości. Udało się dzieci pobłogosławić. No i pojechaliśmy do kościoła. O, jeszcze zanim sąsiadka z córeczkami chyba trzema przyszła też gratulować i życzyć wszystkiego dobrego nowożeńcom. Do kościoła było może ze 100 metrów w linii prostej, więc to była chwilka. Pod kościołem już zaparkowali, wychodzą z samochodów i tutaj siostry Marty przyszły jej pomóc z welonem. Oczywiście, nie pamiętam jak ta księżniczka miała na imię, była przecudowna z welonem. Ja w międzyczasie zdążyłem jeszcze skoczyć do zakrystii, zobaczyć jaka jest Ewangelia, żeby zapamiętać, że było weselówka nie galilejskiej, a czytanie sobie wybrali z pieśni nad pieśniami. O. No i młodzi weszli. Weszli, udało się, pięknie się welon ciągnął po ziemi. No i właśnie, i taka była radocha. To jest niesamowite, ale no Marta z Michałem czuli się po prostu dobrze. No, nie przejmowali się niczym, tylko uczestniczyli w Eucharystii. Wysłuchali Słowa Bożego, wszystkich tych kolejnych czytań elementów, czytając się, trzymając się za ręce. No, fajne, podoba mi się takie podejście do rzeczy na spokojnie, bez napinki. Słuchali po prostu, co ksiądz ma do powiedzenia. Ja też się zastanawiałem przez chwilę nad tym, co się dzieje i sobie nawet spisałem kilka słów, które mnie najbardziej zaintrygowały. Właśnie ich szukam na komórce, bo żeby spisać to, żeby nie zapomnieć, nie zgubić, to wysyłam zazwyczaj do żony. Już potem, po paru dniach jest tych wiadomości tyle, że muszę chwilę poszukać. No i właśnie, ta reakcja na te słowa to chyba było o tym, że mają żyć w trójkącie z Bogiem, bo im bliżej Boga, tym bliżej siebie. No i powiedział też ksiądz o sekrecie szczęścia, że on, czyli Michał, nie wszystko zawsze musi słyszeć, a ona, czyli Marta, nie zawsze musi wszystko widzieć. Myślę, że warto zapamiętać sobie
ten sekret szczęścia. No i tak przeszliśmy do przysięgi. Został zaproszony Duch Święty. No i Michał obiecał Marcie wszystko, a potem ona mu. To jest niesamowite, że przy świadkach, przed Bogiem obiecali sobie dozgonną wierność, miłość i uczciwość małżeńską. Przepiękny moment. Oczywiście znowu z uśmiechem i z radością, dlaczego by inaczej. Wymienili się obrączkami. Fajna chwila. Tutaj mamy taką panoramę, która pokazuje cały kościół. No i znak pokoju też pokazuje. Chłopaki sobie wymienili. Jak widać, rodzice zadowoleni. Najważniejszy gość na Eucharystii, czyli Pan Jezus pod postacią ciała i krwi. No i młodzi skupieni po przyjęciu go do serca w takiej postaci eucharystycznej. Ale już za chwilę oczywiście radocha, że obrączki są na palcach. No i błogosławieństwo. Szybko ceremonia przyleciała. Tu udało mi się ich złapać, jak jeszcze buziaczki sobie sprzedawali, szeptali coś do ucha, cieszyli się. No i za moment już wyszli do wszystkich gości. Mieliśmy szansę zrobić zdjęcie grupowe, panoramiczne, żeby w albumie też było takie wow. Właśnie tak jak tutaj widać, na całą szerokość albumu 76 cm szerokości będzie miało, tak jak ta panorama z kościoła. No i potem ktoś tam złożył życzenie i pojechaliśmy do lasu, bo ślub był, wesele było w Radlinie, w Leśnej Perle. I tu zanim goście wyszli, mieliśmy czas na parę zdjęć. No właśnie, to jest cały Michał. Miałem ubaw niesamowity, taką radochę. Wykorzystaliśmy też maskę Mercedesa, którą jechali do ślubu. No i nawet jak stali, po prostu pozowali do zdjęć, to mieli taką radochę. Marta naprawdę wyglądała przepięknie. Ale Michał też, super przystojny chłopak, wysoki. No, a tu mamy wejście do sali. Już ma księżniczka czeka, nie może się doczekać. Dziadek czyta i cieszy się, że jest razem z nimi. Mama i siostra już z kieliszkami. Tutaj przywitanie. No i pierwszy pocałunek. Życzenia były prześmieszne, przewesołe, ale jedna z sióstr się też popłakała, wzruszyła. Tu jak widać Michał musiał coś powiedzieć. Dostał od Marty, zasłonił się przed siostrą. Dziadek patrzył się na to wszystko i śmiał. A tu małą księżniczkę zapytałem, czy, bo chwilę wcześniej słyszałem, jak ktoś jej mówił, żeby nie jadła słodyczy przed rosołkiem. No to właśnie. Chyba się nie udało. Mam nadzieję, że nie będzie problemu. Jak już ludzie zjedli obiad, to na chwilę zniknęli przy bramie na Dymka. A w tym czasie Marta sobie założyła skarpety. W taki sposób, że popsikała nogi. Kolejna piękna istotka na huśtawce. No a tutaj w międzyczasie właśnie różne siostry różne pozy przyjmowały, przyjaciółki. Więc porobiliśmy trochę zdjęć, no i zaczął się pierwszy taniec. Pierwszy taniec bardzo szybko młodzi zaprosili przyjaciół i rodzinę do siebie na parkiet, ale momenty są po prostu kapitalne. I oczywiście jedna z księżniczek natychmiast się wpakowała na ręce Michała. Kochane były, jeszcze parę razy się pojawią na zdjęciach. Pani Tostowa, czyli Daria, oczywiście. No i znowu te huśtawki rządziły, tak, to było miejsce chilloutu, albo też na Dymek się wychodziło. Dziewczynki posłużyły mi jako modelki, żeby zobaczyć z jakiej perspektywy, z której strony najlepsze światło jest, więc mają też zdjęcia. No i potem zaprosili, bo one pobiegły w ogóle po Martę. No i zrobiliśmy kilka zdjęć na tej huśtawce, było genialne światło. Zdjęcia powstały dosłownie w przeciągu kilkudziesięciu sekund, ale różne kąty dają różne możliwości. Bardzo, bardzo fajna pamiątka, myślę. No a na sali dziewczyny szalały oczywiście, tu nie ma litości. I wjechał tort. DJ mrugał światełkami, więc tort też zmieniał kolory. Młodzi zdmuchnęli świeczki. No i krojenie torta. Też tu miałem niezłą radochę, bo zobaczyłem, że maluchy już zbliżały się, tak. Udało się im pokroić i w tym momencie co?
No Marta miała spróbować, ale jakby nie udało się, bo byli testerzy, którzy chcieli koniecznie sprawdzić, czy to ciasto nie jest zatrute, czy jest dobre. Ja kocham dzieci, po prostu one nie mają żadnych problemów z niczym i, no, i po prostu przyszły skosztować. A Marta z Michałem też nie mają z niczym problemu i poczęstowali dzieciaki. To było po prostu przesuper, dużo to o nich mówi. Ogród jest naprawdę piękny w lesie, więc skorzystaliśmy. Mieliśmy piękne miejsce do zrobienia zdjęć z rodzinką, z przyjaciółmi, z dzieciakami, z tatą, z mamą i cała rodzina, mama z córeczkami. No coś pięknego. No i oczywiście Daria też musiała być i zdjęcie nie mogło być zbyt normalne. No i najpiękniejsze dziewczyny z całego wesela, z tych, które przyszły oczywiście. I babcia też przyszła do zdjęcia. No, super, super, bardzo mi się ta sesyjka podobała. I świadkowa, niezwykle skromna Alicja. Zresztą Tomek Świadek też nie rzucał się w oczy. I druga rodzinka też w komplecie. I jeszcze raz mama przyszła, a co? Lubię to, jak po prostu ludzie się kochają i chcą być blisko przy sobie i wykorzystują to do zdjęć. Jak już porobiliśmy zdjęcia, to już dawno nie widziałem tej zabawy na weselu, 12 miesięcy, czyli kto się urodził w styczniu, to mógł przyjść się napić, a i potem wszystkie inne miesiące, no i zabawa, no i szaleństwo. działo się. Tu byłem zaskoczony, bo nawet babcia dołączyła do pociągu i też miała niezły ubaw. No tutaj z teściową taniec. Michał robił różne miny, akurat taka została uwieczniona. No i Marta oczywiście w szaleństwie. Pięknie, pięknie było. Tyle energii, tyle radości. Lubię śluby. Uwielbiam patrzeć, jak ludzie się bawią, cieszą i Madzia, siostra Marty. I dziewczyny szaleją i pan młody dostał od Zosi nawet piękny rysunek, dumny z niego, a za chwilę z kolejną artystką pozowali do zdjęcia. Potem był moment przerwy, bo dzieciaki dorwały się do lodów i zresztą wszyscy inni też. No i tu ta księżniczka po prostu szalała niesamowicie, stąd też fryzura taka kosmiczna. No właśnie, taki był ogień na parkiecie. Muzyka dopasowana idealnie. W zawodach, kto pierwszy wybuduje wieżę, no to nawet nie zdążyłem dojść do dziewczyn, one już były gotowe, bo prawdopodobnie sobie pomogły nieco nielegalnie. No, w restauracji w Leśnej Perles jest też taki ładny napis Love i parę razy go wykorzystaliśmy do zdjęć. No, super, super. A na końcu oczywiście dziewczyny jeszcze coś tam kombinowały. A zakończyliśmy takim zdjęciem właśnie przy tym całym lowie. Mam nadzieję, że się wam zdjęcia podobają. Dla mnie to był rewelacyjny dzień ślubu z ogromem emocji i radości i różnych historii, bieganiem na przygotowanie góra-dół. Wydarzyło się wiele. Życzę wam z całego serca tak pięknego życia, jak mieliście wesele, pełne emocji różnych i niespodzianek i historii. Wszystkiego dobrego.